Ale trzy kolejne za nią szły. I tu mam podziasy. I kolejne. Ja cię kręcę, ty tak na poważnie. Lena Depczyk, proszę bardzo, daje radę. Wczoraj nie miałem skarpet neoprenowych. Było zimno w nogi. Aha. Było zimno. Okej, lecimy na zawody. Jak zwykle dużo tych paczek mam dla was. Tu akurat Helena Depczyk i jest znowu Rafał Niewiadomski. Ale mówi, że będzie, to niosę. Okej, siedzi kolejna, trzecia. Ale ucieka. Okej. Zobaczcie, zapięta przy skrzelach. No i się liczy. Na odprawie było, że w obrębie głowy musi być zapięta. No i jest w obrębie głowy. Uzbrajamy jeden punkt zaczepu. Dopuszczamy przedłużenie tego punktu, czyli kółeczko, krętnik, kółeczko, tylko w ten sposób. I wszystkim życzymy wygranych. Helena znowu na zawodach. Dzień dobry. Na początek Helena wygrała znowu coś u nas, proszę bardzo. Tym razem jest to komplet gazet od Wędkarskiego Świata. Ja przypomnę, Wędkarski Świat na tą chwilę nie publikuje nowych gazet. O! Dużo ich, zobacz, dużo. Helena, kolejne zawody spinningowe, a ty jesteś skąd? Z Łodzi. Z Łodzi, to daleko. No, troszkę jest. Znaczy, od małego, że tak powiem, lubiłam mówić, tylko że akurat na jeziorach, nie? Mhm. Dla mnie to, może na to jest jakaś nowość. Jest taka odskocznia właśnie od codzienności. Mhm. No, to sprawia też przyjemność, nie? Mówienie. Okej. Na szczęście samowystarczalny jestem. Ale trzy kolejne za nią szły. Jo? Jo. Wrzucamy i koniecznie zaciągamy. Koniecznie zaciągnąć. I zobaczcie, kołowrotek cały w łodzie wylądował. Ona będzie żyć. Warunki mamy takie, bym powiedział, średnie, bo od strony Zatoki Gdańskiej tutaj w rewie no jest spory syf w wodzie, sporo tego zielska. Także tam próbowałem na włóczkę, no to miałem dwie ryby. U mnie zasada, jak ryba normalnie zaczepiona wraca do wody, akurat przy bylonie, więc wszystko to wróciło. Różne przynęty tam z włóczką ja sobie stosuję takie własnej produkcji. Aha, no takie. I łowne kolory. Łowne kolory, to jest miks i fajnie się sprawdzają, to akurat jeszcze wczoraj robiłem. Ale tutaj na przykład rybę miałem dokładnie na ten zestaw, czyli gięty bodzias i to akurat skrywę tą muchą od Marcina z Norwegii, tak? Tak. Go Fishing Norway, nie? Bodzias to jest chyba ta wersja slim, ale ten lekki jeszcze. Tak. Mhm. Ale spokojnie, fajnie latają. Aha. Akurat na tym wędzisku mi się wszystko to sprawdza. Nie? Jakbyście chcieli zobaczyć jakiś taki filmik, gdzie testujemy włóczki, to macie to tam, różne kolory włóczek i no to też te kolory robiły robotę, a ty masz taki. Tak, ja mam mix. Ja pamiętam, że chyba u ciebie jak wtedy to testowałeś, to zielony się nie sprawdzał, tak? Tak, bo zielony się nie sprawdza. Ja też mam doświadczenie, że zielony się nie sprawdza. U mnie to jest naprawdę mix kolorów i no sam sobie to tworzę, różnej długości i tak dalej. Zresztą w samych przynętach, zobaczcie, z czym się dzisiaj wybrałem, nie? Mówię, tutaj ten, tu mam też na muszce i tu mam bodziasy, nie tylko tam swoje jakieś tego i też wszystko na włóczkach, nie? Tak. To mi się, tylko to dzisiaj zabierałem. Sprawdziłem warunki pogodowe, ewentualność taka, że może być zielsko. No i tyle, no i łapiemy, nie? Dobra, słuchajcie, dzisiaj na pierwszy rzut idzie taki bodzias, jest to bodzias slim. Oczywiście ten cięższy, no bo wędzisko moje lepiej się sprawuje na tych cięższych. A tutaj zobaczcie, mamy pływaków, trzeba naprawdę uważać. No i też pytanie, czy to nam ryby płoszy? No najprawdopodobniej tak, także tu akurat na tej miejscówce, gdzie jesteśmy, trochę utrudnione zadanie. Jest syfik, on też jest tutaj przy samym brzegu, tam dalej też? Też jest, on jest praktycznie od Mechelinek się ciągnie. Czyli można by było od strony Osłonina tutaj próbować. No, podejdziemy tam i zobaczysz, jaka tam jest fajna woda. Czy zauważyłeś, że Belona też potrafi w takim syfiku żerować, pływać? Potrafi żerować, no problem przede wszystkim jest w tym, że nam się zaplątuje
No szczególnie w kotwicę, w paki też, dużo zielska, nie? Aha. Także takie łowienie, no, nie za bardzo skuteczne. No dobra, ale to Belonie nie przeszkadza, że jest dużo tego ziela zawieszonego w toni? Czy na pewno jej przeszkadza, ale no samo w sobie to miejsce jej tarła, nie? Więc spokojnie. Radzi sobie. Radzi sobie. Mega daleko, ty prawie ten kajak zahaczyłem. Ale w dzióbku jest ładnie, przepisowo. Prezes będzie zadowolony. I kolejna, ładnie zahaczona. Okej, i są dwie. Tutaj robimy wywiad, a tutaj nam ktoś przeszkadza. Dzień dobry. Ja cię kręcę. Ty tak na poważnie, ja myślałem, proszę że... Proszę bardzo, Michale. Ja oczywiście do Rafała mam też coś. Zaraz mu zresztą też przekażę, bo Rafał, ty mówisz, że tak, karma wraca, nie? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bo Rafał, zobaczcie, tutaj nas wspiera, ja to oklejam i potem na wodzie daję wam morskie fule, a Rafał to wygrywa, co debatę, tak, oczywiście, to wygrywa. Tak. Bardzo często zresztą. Polecam kanał Morskiej Telewizji. Dziękuję bardzo. Zawartość. A Jula spytamy, Julo, czy ta Belona, która mi się zaczepiła w pół, ja ją wypuściłem, czy ja dobrze zrobiłem? Nie bardzo. Ja przynajmniej mam taką zasadę, ryba poprawnie Belona, poprawnie zaczepiona, tak, normalnie nożyczki, ja zawsze takie wypuszczam. Mam ze sobą Belonę, która mi się po prostu zahaczyła też haczykiem i takie zabieram, nie? Jak jest gdzieś tam, już wiem, że będzie jakaś tam rana, będzie się to paprać i tak dalej, nie? Być może sobie poradzi, być może nie, ale no... Zabieram takie ryby, nie? Dobra, ale bo tutaj chciałbym sprecyzować, bo tutaj chodzi o Belonę, nie? Czyli ona tutaj przychodzi na tarło, czyli ona nie musi być długowieczna, ona nie musi wrócić do miejsca, z którego przypłynęła, tylko żeby wytrzymała jeszcze te 2-3 dni, żeby mogła odbyć to tarło. To chyba by miało sens, to co? To by miało sens. Mam jedną, złapałem jedną Belonę, samicę, i ona jeszcze była niewytarta, nie? No właśnie. Także ją wypuściłem od razu, nie? Bo widziałem po prostu, że z niej leci, nie? To ma sens, oczywiście, wypuszczanie takiej ryby, która no jeszcze ma szansę się wytrzeć, jak najbardziej. Nie? A Julo, czemu tu? Czemu tu? Wszędzie są ryby, mówisz. Wszędzie są ryby, a tutaj przede wszystkim jest czysta woda. Więc próbujemy tutaj i tu na pewno są ryby, bo podchodziliśmy, to kolega wyciągał. No więc próbujemy, no. Złapiemy to, złapiemy. Tak jest, a ja tylko chciałem powiedzieć, że za 2 minuty jest godzina 10, startujemy od 10, mówimy 5 godzin. Kto złowi komplet Belon wcześniej, to robi zdjęcie, wysyła organizatorowi SMS-a ze zdjęciem. No i okej, ja tam idą. Piernikowe toruńskie. Ja cię kręcę. Normalnie ja popadnę w alkoholizm. Nie, zobaczcie, tutaj mamy coś takiego, zobaczcie, tu mamy coś takiego. Ale żebyś, ludzie! Ale żebyś, że tak powiem, kufel na czymś godnym mógł postawić, tak? Bo zrobiłem dla ciebie podkładkę pod kufel z okoniem. To razem. Jest, słuchajcie, to za jest. Oczywiście. To jest to, co widzieliśmy na Facebooku ostatnio. Wrzuciłeś. Petarda. Tak, że niech służy. Odprowadziła, wzięła tu zaraz, wiesz? Ja skubnęła nawet, tylko za późno. Słuchajcie, za 2 tygodnie będziemy z Michałem i też no, częścią kolegów, ale też naukowców badać na Kaszubach lokalizację prawnie chronionej, najwyższą rangą chronionej ryby, rarytasik. Co prawda słodkowodna, ale taka rybka, i z tego powstanie u nas film, powstanie film na świetnym kanale YouTube'owym dotyczącym ryb, no i będą oczywiście też opracowanie naukowe. Warto oglądać. Czy nieszczęścia chodzą parami i z Julem też my parami chodzimy. Dokładnie. Julo urwał. Ty, a dosłownie, ja patrzę, gdzie on polas i też urwałem. No ty, no można powiedzieć, że przy ciebie, bo się zagapiłem i chyba kabłąk nie zamknęłem. Najprostsze błędy, nie? Rutyna. Rutyna. Słuchajcie, pierwsze pół godziny łowienia i my nie mamy nic, ale też nic nie było na horyzoncie widać, nie? Nie, nic. Krętlik zrobiony, Julo też już kończy i zobaczcie, co się stało w międzyczasie.
Jelo, zajęli nam miejscówkę. Jakieś plany, czy tutaj wchodzimy pomiędzy nimi? Nie, no musimy wchodzić tutaj. Aha. Nie ma innej opcji. Okej, okay, no robi i tam, tam dobrze od strony gdańskiej widać, że nic ciekawego, bo się ludzie wynoszą. Wszyscy przychodzą na naszą stronę. Złapię. Złapał. Złapię, jest! Szkoda, że złapał. No dobra, zmienił nam się wiatr. Daje mocno od północy, taki zimny, kurczę. Północny wiatr, więc chłodno, nie? Bardzo zimno się zrobiło. Od razu. Tam Helena Depczyk, proszę bardzo, daje radę. W po krótkim rękawku mi jest zimno, tak. Idziesz na kawę, Helena? Kurde, zawzięta babka, nie? Po tej stronie mocy go się nie spodziewałem. Czemu z tej strony teraz? Szukam. A ty masz już dosyć naszukane. Siedem, dobra, ale powiedz, czemu zeszłeś? Tutaj jest lipa? Tu się naraz przestało ci widać. No to, nie no, byłeś tu, ale teraz wychodzisz stąd. Tu byłem na chwilę, też bez kontaktu. Tu bez kontaktu. A inni? Z tej czy tam? No i tu i tu. No tu jeden został, dwie. A tam po jednej ciężko. Ale są. I teraz przechodzisz na z powrotem. Idę przez Brian się i szukam dalej. O, ma wszystko przyspawane na stałe. Na co komu to potrzebne? Patrz, jakie małe pudełko. Ja mam 3 razy większe, a 5 razy mniej ryb. Pudełko nie łowi. Kurde było. Po co ja włączałem kamerę? Ojejeje, czwarta ryba, tak zeszła, przykro. Przykra sytuacja. Na co komu to potrzebne? Ty weź ją puść! I co, on wyjdzie teraz na brzeg? Bo brakują dwie do kompletu. Tu byśmy taki ładny kadr Mirkowi zrobili z rybami, ale to zepsuł ten kadr, nie? Wszystko, nie? O, świet. I dzisiaj, Mirek, pokaż tą łowną blachę cały dzień na tą? No, cały dzień ta jedna. A tu? Ja wam nie pokażę na jaką. No nie, tutaj to widzę, że ta sama w zasadzie. Ukla. A ja dzisiaj cały dzień na bodziaski, 3 sztuki też nałowione, no i tyle, i do przodu. To idziemy teraz na Bigosik i na zakończenie zawodu. Jemierski mi dupę złoił. O, właśnie opowiedz, bo on stał raz koło mnie. Z jednej strony, z drugiej strony. Z jednej strony, z drugiej strony waliły jemu równo, nie? On miał powiedzmy z 7, no. A ja dopiero miałem jedno pobicie. On miał pobicie ani jednego w tym czasie, jak on złowił 7 ryb. Blachy te same wszystko. Wszystko to samo. No wiadomo, wędkarze to znają. No. Jeden łowi, drugi nie. Idą, zaraz się popytamy, co oni mają i czemu mają więcej ode mnie. 3! No to tak samo jak ja. Na 2 osoby. To po 1,5 sztuki. Ale jeśli były 3 z załogą, no. Co tam u was? No tam widzę, ten ma 3 sztuki i to dobrze. Nic. Nic z tego polowałem. A tu są 3 sztuki, to tyle samo co my z Mirkiem. No. Pojedyncze branie. No właśnie. Ty to Mirek będzie ex aequo jak nic. Tam będą liczyć centymetry chyba, nie? Ej, wtedy. Ty... Dzisiaj to chyba będzie milimetry trzeba liczyć. Żeś takie coś złowił. Takie coś znalazłem w glonach. Ty, a zobacz, jest na drugiej strony bardzo ładna blacha. Ale wiesz, widać, że już taka jakby taki rok łowiona, nie? Taka nie pierwszy sezon, nie? Może i tak, ale to całe zawinięte było w glonach. I tak merdała fala przy brzegu. Dobrze, że jakiś tam piesek się tym nie najadł. No. A jakby ktoś, jakieś dziecko wdepłynęło? No. Troszeczkę by dobrze, kopa. Żeś to wziął, weź i zaraz do śmietnika wrzuć, powiedz, do którego wrzuciłeś. A tak wygląda kombinezon Palma na innej osobie niż ja. To taki team możemy zrobić, nie? Dobra, pierwszy raz w sumie go ubrałeś. Jak to wygląda, powiedz? Wszystko spoko, sucho. Nie cieknie nigdzie. Nigdzie nie cieknie. Aha. Wczoraj nie miałem skarpet neopronowych. Było zimno w nogi. Aha. Było zimno. Natomiast tak, wszystko jest ok.
Rozmiar MB pasuje idealnie. Aha. Nigdy ci nie cieknie, nic, wszystko ok. Nasmarowałeś mocno te... Raz smarowałem. Raz. No to tak jak ja. Smarowałem i chodzi ok. Zamki wszystkie przetestowane. Aha. Buty widzę masz porządne. Ja mam takie, zobaczę, z Decathlonu za 8 dyszek. Twoje pewnie jest 400, co? 420 z Dama kupiłem, aha, bo nie mogłem nigdzie rozmiaru ogólnie znaleźć, ale spoko. Aha. Naprawdę fajnie. Dobra, ale teraz tak, ten kombinezon powinien najść na to, nie? Bo jest... znaczy ci się w piasek sypie do buta. To znaczy mocno mam tak ściśnięte, aha, że mi nic nie wchodzi. Łącznie z krwią. No, powiedz, ale jak miałem na górze, to i tak mi się to ściągało. No. Ja mam tak i zobaczcie, mi się też ściągnęło. Mi się też ściągnęło. No, ściąga się. Jak się chodzi, rusza jeszcze się. Jeszcze wyższe to... powinny być chyba, nie? Ale ogólnie jest naprawdę. No, Bogusław Kasak, z którym rozmawiałem, jeżeli chodzi o buty, to mówi, że muszą właśnie być wysokie, bo inaczej się piach sypie. I myślę, że w twoich będzie ten problem, bo u mnie to jest problem. Tutaj nie było jeszcze takiego falowania, ale jak się chodzi z otrocią, wiesz, na rozewiu tam to się bardziej nasypuje do tych butów i wtedy jest problem, więc... Oglądałem, z wysoką cholewką były, no, co najmniej takie. No. Cena praktycznie ta sama, tylko aha, rozmiaru nie było. Aha. Mi zależało na czasie, ja je kupiłem 3 dni przed zawodami. No w ogóle wszystko kupiłeś tak przed zawodami, na styk, nie? No, ale udało się. Kombinezony z tego kajakowa, tak? Mhm, tak. Kajakowa. To przyszły do nich 1,5 tygodnia przed zawodami. A, ale mają całą rozmiarówkę? Nie, jeszcze całą. Nie. Całą. Całą. Już teraz mają całą. No, no to tylko, jest... że mają dosłownie po sztuce po dwie. Tak, no bo to jest drogie, nie? No. Ale ogólnie spoko. Naprawdę. Wiesz co jeszcze ja myślałem? Tutaj od środka zrobić sobie jakąś kieszonę. Na komóreczkę, bo ona ci nie wypadnie, bo tu masz ściśnięte. Mocno, no. I nawet jak się woda, zobaczcie, naleje, jak ona by tu była, no, to całkiem spoko sprawa, nie? Żeby miałem jakąś... kamizelkę tą, Rapali. Aha. No to masakra, w ogóle na tym mieć, nie? To też muszę. To jest jedno, ale ta kamizelka Rapali jest bardzo niska, nie? No. Dlatego, wszystko pływa. Dlatego ja mam to i to tutaj jest ok, tylko że z tyłu znowuż za nisko mam tą drugą część. No i dobra, i co, zadowolony? Jak najbardziej. Ale bez rybie. Dobra, to tak, idziemy jeszcze do Heleny. Ja jestem w ogóle w głębokim szoku, Helena, że ty cały czas tak na krótkim rękawku. Zjarana jesteś maksymalnie. O to chodzi. Opowiadaj, masz jakąś rybę? No niestety nic. A miałaś chociaż jakieś takie podbicie, brań? Miałam dwa razy. Dwa razy. No. Do połowy holowałam niestety. Ojej, no to przykro mi tym bardziej, że słuchajcie, naprawdę piździała się zrobiła w takim momencie mega, nie? I ona cały czas tak w krótkim rękawku. I mi było zimno w tym kombinezonie. A ci nie? Nie. W ogóle dużo ludzi ma po 3, nie? To tam dokładnie liczcie, bo to... milimetry, nie? Jo, wszyscy są się pytamy, czy... Nie czuję się. O kurde! No dawaj, będzie o kurde, to muszę dobrze Michał powiedzieć. Pojechał na koniec. Co ty gadasz? O kurde, to będzie. Tak, 43. 76. 76. Ryba zawodu. Ale co, to jest szansa, że jest najwyższa? No. No, ja nie wiem, nie, nie, zamykajcie biuro zawodu, zamykajcie, nie, nie, nie. To jest człowiek, który, no nie ukrywam, no jakiś czas temu, na tych samych zawodach, 2 lata temu, dokładnie skradł mi pierwsze miejsce. Nie skradł. Dobra, jedną rybę w dużej złowił, a teraz ja się wypstrykałem. No, ty miałeś najdłuższą rybę. Tak, udało się. No, do czasu aż ja. Tutaj podałem swoją. Ile miałeś? 76, a ty? 74. Nie bawię się tak. Jesteś bombik. Przeskoczyłem cię. To niedobrze. To bardzo dobrze, kurczę, udało mi się przeskoczyć 2 mistrzów. Wawrzyniaka i Gole. Ty miałeś tą długą, nie? Ja. Została najdłuższa, tak? Jo, najdłuższa. A ile ona miała? 76. No, to ładnie. A Rafał miał 74,5 jakoś tak, nie? No i to jest mój sukces. Ja nie wiedziałem, nie wierzyłem w to, że 3 rybami można punktować. Rybka w miarę dopisała. Zapraszamy na przyszły rok i na inne nasze imprezy organizowane przez Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek Kim. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia.